Siemanko, witam was bardzo serdecznie w mojej nowej grze pod tytułem Slither.io. Dendry kazał mi zagrać w tą grę, podsunął mi taki pomysł wczoraj na streamie. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Naciskam na graj, przekładam na następny ekran ten poziomy, niepionowy. Naciskam na online. No i co? Życzcie mi szczęścia, lecimy. Ta gra liczy w sobie kilka poziomów, a ja muszę znaleźć ten poziom top, żeby być taki jak Dendoris, więc zrobię wszystko, żeby go nie zawieść. Oj, kurde. I od nowa muszę zaczynać. Reklama Snake Battle. Jeszcze raz, online. Właśnie to o to chodzi, że jak ja uderzam w tę dżdżownicę, to muszę zaczynać od nowa. Muszę jak najdalej je omijać. Bo inaczej koniec. Kurde, znowu. Ta dżdżownica, jaka była szybka, nie mogłem jej uciec. I znowu od nowa muszę zacząć. Właśnie o to chodzi, że jak te dżdżownice mnie dopadną, to ja już nie mam szans im uciec. Agarita Dąbrowska powiedziała, że lepiej tarmosze Anakondę od Dendrisa. I wiecie co? Ona miała rację, bo ja lepiej tarmoszę Anakondę niż Dendris. Jestem lepszy w tą grę niż Dendris. Zobaczycie. Muszę uciekać. O, rety. To jest po prostu hit z tą grą. Ja się staram, nie szczędzę sił, a dżdżownice i tak robią swoje. Nickname. To wybierzmy sobie Pablo. Pablo, lecimy. No, ta dżdżownica nic mi nie zrobi, bo jest mała. Ale ta już może mi coś zrobić, bo jest o wiele większa. No i mam przyspieszenie nadświetlne. Muszę uważać. Nie, no załatwiła mnie po raz kolejny. Nie, nie, nie. Ja muszę tak zrobić, dopóki moja dżdżownica będzie duża, bardzo duża. Kurde, co się dzieje, że te dżdżownice mnie dopadają? Nie muszę uciekać, bo jestem wśród nich.
Tutaj, gdzie strzałka mi pokazuje, to ja tam muszę lecieć. Otwórz konto dla graczy, zaprojektowane przez Po raz graczy. kolejny Zyskasz rabaty na muszę gry, nie zaczynać tylko od na nowa. e-bank. Mój nick w grze to jest Pablo. Jak tylko się jakieś dżdżownice dotkną, to ja od razu te ich resztki zjem. Na przykład niech ta dżdżownica dotknie się tamtą. O, coraz lepiej, już powoli zbieram. Dżdżownice, dotknijcie się. Niech jakieś dżdżownice się dotkną. To wtedy będę miał szansę, żeby je zjeść. O, zobaczcie, już powoli robi się coraz dłuższe. To znaczy, że niedługo będę mógł zjeść jakąś dżdżownicę, jak tylko jakieś się w ogóle dotkną. Ależ mi się ręka trzęsie podczas tej gry. Uwaga, bo tutaj już pędziła jakaś. I znowu, uwaga. Mam cię. Jeszcze tak zagram za dwa razy i to wszystko. Jeszcze raz. Denderisowi też za pierwszym razem lub tam za którymś razem szło nie najgorzej, ale pod koniec nie miał top 1, to znaczy miał top 1, ale było mu ciężko wbić, bo obijał się o tę dżdżownicę. Interesuje mnie ta największa dżdżownica. Żeby ktoś ją zaczepił, to wtedy ja będę miał szansę ją tknąć. O, zobaczcie. Ta już jest moja. I ta mała też. To tą też mogę tknąć. O kurde, na ten te większe muszę uważać. Już do tych większych chyba raczej nie polecę, bo boję się to trochę, że mogę w nią trafić. O, ta jest troszkę dłuższa ode mnie, to się boję, że mogę zacząć od nowa gardra. Nie, wracam się, wracam. Bo tam jest dużo tych dżdżownic i boję się, że będę zaczynał od nowa. Jest! Jeszcze jeden raz to próbuję. Zobaczymy, czy tym razem mi pójdzie to trochę lepiej. Gramy! Chciałem zabrać, ale ta dżdżownica dłuższa mnie ubiegła. No to może następnym razem spróbuję, jak nie będą takie szybkie. Uwaga! Ta jest krótsza ode mnie. To co byś powiedział na to, żeby ją wziąć? Raczej nie, ale nie, trochę resztek zostawiła po sobie, to ja lecę dalej. To oczywiście nie będzie premiera, tylko od razu prześlę ten filmik na YouTube. Jak wiecie, muszę pokazać Denderisowi, że ja dobrze gram w tą grę.
Ta gra nazywa się Slitherio, więc uważajcie. Dam se niej jak najlepiej radę. To będzie filmik, a nie premiera. O, ale Zorn robiła okrążenie. O, uwaga. Muszę to trochę uważać, żeby jakaś mnie dżdżownica nie dotknęła. A nawet jak dotknie, to ja pozbieram po niej resztki, które zostawiła. A jak ja bym dotknął, to już po mnie. O, już to trochę lepiej idzie mi niż ostatnio. Może dobiję do top 1? Zobaczymy. Trzeba było zrobić podwójne salto, a tutaj nagle ta dżdżownica mnie ubiegła, bo była taka ślizga i mnie tknęła. No dobra, to jeszcze raz próbuję, co mi tam. Jeszcze raz próbuję. Na te duże muszę uważać, bo będzie po mnie. Oj, prawie, abym znowu zaczynał od nowa. Tutaj nie ma żadnych kombosów, tylko jest okrążanie tych białych kresek. Jest! Mam cię. I znowu to samo. I znowu to samo. Zobaczcie. Ja się staram, a one mnie tak tykają. XD. Muszę uciekać przed nimi. Bo się boję, że będę zaczynał od nowa. To niech pierwszy mnie dotkną. To wtedy ja będę miał szansę, żeby zjeść ich resztki. Wtedy zobaczymy, kto tu jest słabszy, a kto jest mocniejszy. Ja ich nie dotknę, to jest już pewne. Niech pierwszy mnie dotkną. I wtedy zobaczymy. Trochę coś tam zjadłem po ich resztkach. O! Ależ blisko było, żebym dotknął tę dżdżownicę. Zobaczcie, moja dżdżownica już się powoli robi coraz dłuższa. Muszę zbierać te dżdżownice, które są krótsze ode mnie. O kurde. Już się moja dżdżownica robi coraz dłuższa i grubsza. Jak tylko ta dżdżownica zostanie przez kogoś dotknięta, to ja od razu ją biorę. Na razie tylko muszę uważać, żeby w którąś nie trafić.
Ale tak jak wam mówiłem, zagram w tą grę na spokojnie i to będzie wszystko. Kilka minut potrwa ta gra. I to wszystko. No i zostałem załatwiony, bo niepotrzebnie ją dotknąłem. Dobra, pozwólcie, że ostatni raz dla was zagram. No i to wszystko. Hej, tutaj. Tutaj jestem, dotknijcie mnie. Dotknijcie, przecież znacie mnie. Jestem do wzięcia. Musicie mnie dotknąć. No czemu nie dotykacie? Albo po prostu wezmę ich resztki, jak któryś się dotkną i tyle będzie z tej zabawy. Ale jak wezmę ich resztki, to wtedy będę coraz większy. Niepotrzebnie tamtą małą dżdżownicę dotknąłem. Wolałem jej nie dotykać i wtedy bym nie dotknęła. Żadnej dżdżownicy nie mogę dotknąć. To one muszą dotknąć mnie. O cholera chodzi w tej grze. Ciągle dotykam jakieś przypadkowe, randomowe rzeczy, a tutaj nagle ni stąd, ni zowąd nie mogę uciec pod naporu tych wielkich dżdżownic. Kurde. Muszę na nie uważać. Ty! Duża dżdżownico, może ty mnie dotkniesz? Ja cię nie będę dotykał. Ależ już jestem dosyć spory. Jeszcze gram. Uwaga. Dotknęła mnie. Widzowie, mamy to. Ona mnie dotknęła. Teraz lecimy po top 1. Robi się coraz dłuższy. Lecimy po top 1, widzowie. Jest! Mamy to, widzowie! Mamy to! Kolejna mnie dotknęła! Lecimy dalej! Po zwycięstwo! No i po grze! No cóż, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku z Literio. Chociaż top 2 udało mi się utrzymać. No i to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku w grze gry z Literio. Dziękuję wam za oglądanie tego jakże przefajnego odcinka i pozdrawiam wszystkich moich ulubionych widzów. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pa.